Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Cześć Grzesiu. Cześć Gosiu. Cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie. Bardzo, ale. Ale. Muszę opowiedzieć tą historię na początek. Jasne. Muszę, bo pracowałam kilkanaście lat w telewizji i nigdy mi się coś takiego nie przydarzyło. Uważam, że to jest coś absolutnie genialnego. Musieliśmy przełożyć nasze spotkanie, tak. ponieważ. Ponieważ zafarbowałem włosy na zielono. A my trosz... jesteśmy w wirtualnym studiu. Trochę by się z tak. zlewało z tłem. Jesteśmy w wirtualnym studiu, które jest zielone, a się dzień przed nagraniem zafarbował sobie włosy i brodę na zielono. Nie, nie skojarzyłem. Ale jak to się, to było w słusznej sprawie, prawda? Tak, tak, to było poza tym nie pierwszy raz, kiedy taką rzecz zrobiłem. Wcześniej farbowałem włosy, brodę, przepraszam, na różowo. Ale to, to by było... się obroniło w wirtualnym studiu. No, ale, ale to tak. było, wiesz, ta, y, takie farbowanie y, nie do końca profesjonalne, bez rozjaśniania. Y, tym razem rozjaśnia, rozjaśniona została ta broda i właściwie miała być sama broda y, zafarbowana, ale wszyscy stwierdziliśmy, że jak już farbujemy, to dlaczego włosom tego nie zrobić? No to zafarbowaliśmy też włosy miały no. kolor... Y tak, wyglądały się tak. jak kermit, wyglądały jak kermit, tak. ale y mówię, że to była słuszna sprawa, bo robiliście z miszką y zbiórkę. Tak, tak, wspieraliśmy y zbiórkę fundacji jeszcze. Y to jest fundacja, w której działa Pani doktor Nalewczyńska. Y celem fundacji jest y pomoc młodym kobietom y oraz edukacja tych kobiet y pod kątem, że tak powiem, własnej obsługi. Uh -huh. Mówię tutaj o tematach intymnych, uh -huh. ale też pomoc w antykoncepcji. Jak wiemy, trudno zdobyć tabletkę po szybko. Tak. W naszym kraju zbieraliście z Miśkiem na to pieniądze, udało się uzbierać kupę kasy i to jest w ogóle tak. super i jakby e, było taki haczyk, jeżeli uzbieramy tyle i tyle, to grzesiek zafarbuje włosy. Zafarbuje włosy. No i e, znalazło się studio fryzjerskie e, i fryzjer e, pan ze Szczecina przyjechał do zaprzyjaźnionego studia w Łodzi i w niedzielę tak. Przyjęli nas, zafarbowali. Dobrze A w się jak bawiliśmy. mieliśmy mieć nagranie. No ale dobrze, udało się. Ty zgoliłeś włosy i brodę, i udało nam się. Spotkać, tak, bo, bardzo się no, cieszę. Doszedłem do wniosku, że trzeba y, to zrobić, ponieważ y, bym musiał te włosy cały czas farbować. Tak, albo farbować, albo tak, szorować, więc... albo zafarbować na ciemno. A więc jak powiedziałeś mi, że może zafarbujesz na, y, na ciemno swoje włosy, to ja znając działania farb wiedziałam, że z tego wyjdzie sraczka psia, absolutna. I... Bardzo prawdopodobnie tak. No ale dobrze, jesteśmy tu. Cieszę się, y, że udało nam się spotkać i. Y, no nie wiem, czy to właśnie tak koniec zabawnych historii? Nie, bo kolejnym etapem, bo, bo to było na 30 tysięcy złotych, uh -huh. a na 40 tysięcy złotych mam mieć y, na, palcach, na palcach, na paznokciach założone hybrydy. Okay. Kolorowe. Więc, y, więc, no ok, no. No nie wyglądasz jak osoba z depresją. Słyszysz to często? Myślę, że, że nie zawsze. Y, jest to widoczne. Może czasami, mm -hmm. ale generalnie jestem postrzegany przez ludzi jako pogodna osoba. Eee, taka radosna, lubię żartować. Eee, mam wrażenie, że ludzie mnie lubią po prostu. Jestem kontaktową osobą, natomiast e, depresja, tej depresji nie zawsze widać, bo jednak to się dzieje w naszych głowach wewnątrz i tylko ta osoba, która cierpi na depresję, tak naprawdę wie co się tam w środku dzieje. Chodzi mi o taki stereotyp, Wie, że, y, że jesteś taki, y, że jesteś wesołym, fajnym, pozytywnym tak. gościem. I jak to masz depresję, nie? No jak no. możesz mieć? Przecież dzisiaj jesteś uśmiechnięty. No tak, no. teraz w tym momencie jestem. Ale y, wyjdziemy ze studia i wszystko może się odwrócić no o 180 stopni. Bo powody mogą być prozaiczne, bo, bo zaszło słońce najczęściej. To ma y, duży wpływ na mnie, y, bo coś mi się nie udało, bo, bo właściwie to do niczego się nie nadaje. I Długo właściwie... już walczysz z depresją? To jest przypuszczam. Pierwszy, jakby pierwszy epizod? Jesteś w pierwszym epizodzie nie, depresyjnym? Nie. Nie, mhm. nie, przypuszczam, że tych epizodów dużo wcześniej miałem już kilka. Pamiętam, to był chyba rok 2017, mniejsza z tym, kilka lat mhm. temu, odszedłem z pracy. I spędzałem z rodziną i ze znajomymi Sylwestra i wszyscy byli zaskoczeni i nie mogli dojść do tego, co mi jest, to, to nie jest Grzesiek, jak on się zachowuje, jak cham, mhm. jak buc, nie mamy ochoty z nim przebywać. Ale byłeś niemiły, agresywny? Tak. Aha. Byłem niemiły, byłem zamknięty w sobie. Byłem taki odpychający, ale teraz po czasie wiem, że to wszystko było powodem tych moich problemów związanych z pracą, najczęściej to, to tak bywa, bo ja odszedłem z pracy, ale już właściwie miałem nową pracę, bardzo płynnie udało mi się to zrobić, w pod koniec grudnia mhm. rezygnuję z pracy, a w styczniu już jadę na nowy kontrakt i Właściwie, no nie ma problemu, jest super, tak? Mam ciągłość, no teraz tak. mam dwa tygodnie e, wolnego, żeby. Ekstra, Ekstra tak? Nie. Uh -huh. Trzeba przemienić w głowie, głowa swoje musi pomyśleć, no ale dlaczego odszedłeś z tej pracy? Co, znowu się pokłóciłeś z kimś, tak? Pokłóciłeś się, bo to jest Twoja wina, coś w tobie jest nie tak, facet. Ludzie pracują po 20 lat w jednej, w jednej firmie, a Tobie wiecznie coś nie odpowiada. Obwiniałeś sam siebie. Tak. Mhm. To jest moja wina. A dlaczego pomyślałeś, że to, to mógł być pierwszy epizod depresji? Bo tak to się kojarzy, że no nie, no jak, jak, jak masz depresję, no to jesteś smutny i leżysz w łóżku, a nie właśnie, że zaczynasz być taką niemiłą e, osobą, że jakby wyżywasz się mm, na innych, tak? tak. Bo, bo, bo skiepsiłeś znajomym Sylwestra. Tak, dokładnie. No, ale wybaczyli mnie. <laughs> to, to wcale nie... Oczywiście I ten niektórych... Smutek ze środka tak, tak na zewnątrz pokazałeś tak, jako złość. Zewnątrz, tak. Mhm. I często mi się zdarza, że kiedy mam te gorsze dni, yy, przelewam te moje frustracje, te żale na najbliższych. Niestety, no, Oddziałuje to na y, moją żonę, na dzieci. Oni są najbliżej. Wstaję rano. Żona mnie mówi gorszy dzień. Tak. Gorszy. Ja nie wiem, dlaczego mhm. na te dzieci krzyczę. Ubierz się, ubierz się. No ile można dziecku mówić, żeby się ubrało, a ono to, tego nie robi. No, to jest tylko dziecko. jest, tak. zrozum to. Aha. Ale umiesz sobie teraz to wytłumaczyć, tak. że to jest tylko tak. dziecko tak. Staram się i ono to... ma swoje poczucie czasu, absolutnie tak. swoje. No. Totalnie. Ale to, to jeszcze jest kwestia, raz, że depresja, a dwa, mój charakter jest mhm. też dosyć taki Jestem dosyć nerwowym człowiekiem, chociaż to nie wygląda. E, aczkolwiek, no, przy pomocy odpowiednich e, leków, e, mówię tu o antydepresantach, e, można uzyskać pewien spokój wewnętrzny, którego mi e, brakowało. Pamiętam, leki biorę od czerwca ubiegłego roku. E, Byłem w stanie fatalnym. Ja byłem jednym wielkim kłębkiem nerwów. Hmm. E, takim, jadąc autem, wszyscy wkurzali mnie na, ulic e, na ulicy. Czułeś, że, e, że, że jesteś krok od e, szaleństwa? Tak. Że, zwariujesz, że Wybuchnę. Nie? wybuchnę, mhm. wybuchnę po I stracisz prostu. kontrolę nad sobą, tak. nad rzeczywistością, nie? Tak. Że... Do, do tego stopnia, że. E, nawet miałem epizod, że tukłem się z taksówkarzem na mhm. stacji benzynowej. Chłopie, przecież ty się nie umiesz bić. A wyskoczyłeś? Nawet. Wyskoczyłem, mhm. tak. Ale jakbym na nieodpowiednią osobę trafił. To mogłoby się skończyć. Różnie. Tak? I co się stało, że poszedłeś do lekarza? Już miałem dosyć, nie radziłem sobie mm -hmm. ze sobą. Yy, Kłóciliśmy się cały czas z żoną, wiesz, no, to, to napięcie było odczuwalne od samego rana. I najgorsze jest to, że to twoje napięcie, to twoje napięcie przekazujesz innym. Więc dzieci też były poddenerwowane. Żona była poddenerwowana. Już, wiesz, skiepściłem dzień kilku osobom, mm -hmm. od tak. I poszedłeś do lekarza. Poszedłem Długo do... się zbierałeś? Tak. Mhm. Tak. Długo, bo. Y, to jest tak. Teraz generalnie pracuję nad tym, żeby udać się na terapię. Y, konsultuję to ze swoim lekarzem, jeszcze dajemy sobie chwilę czasu, będziemy podejmować decyzję. Natomiast y, widzę, że są dni takie, że Czuję wewnętrznie, że muszę, że powinienem. To jest tak naprawdę w zasięgu ręki, bo wizyty mamy teraz online, więc mogę przez telefon nawet z kimś pogadać. Dlaczego tego nie robię? Bo za chwilę się czuję lepiej. Mówię, Stary, nie potrzebujesz tego, w ogóle jest super. I tak też miałeś przed wizytą u psychiatry, tak? tak? Że raz było lepiej, raz tak. było gorzej. W końcu poszedłem do pani doktor, do, do pierwszego lekarza. E, Przepisała mi leki i tak naprawdę ten okres, e, pierwszy okres jest e, był dla mnie ciężki, około dwóch tygodni, gdzie lek zaczyna, e, tak, oddziaływać zaczyna się dopiero adaptować i to jest ciężkie. Więc e, no, to, to jest nieprzyjemne, to, mdłości, mhm. zawrót, zawroty głowy, e, było średnio. Natomiast z czasem, po około tam dwóch miesiącach, byłem w stanie sobie dobrać odpowiednią dawkę leku do danego nastroju rano, Aha, czyli masz taką zmienność, tak, tak. Mhm. tak. Mogę, mogę sobie ją odrobinę re regulować, i ale w pewnym momencie wypracowałem sobie taką stałą, i naprawdę jak rozmawiałem z bliskimi znajomymi, którzy też y, mają jakieś tam problemy i czują się niefajnie. Y, jak zacząłem opowiadać o tym, jak ja się teraz czuję, czuję niesamowitą ulgę. To mm -hmm. jest ulga, bo ja byłem takim y, wulkanem tuż przed erupcją. To było straszne, to było męczące przede wszystkim dla mnie, dla mojego organizmu. Nic nie dawało mi tak naprawdę ukojenia na jakąś, na, na dłuższy czas i moment, kiedy Wstaję rano, i czuję lekki taką. Lekkość. To było coś fantastycznego. Tak tego, tak tego mi brakowało. Ja doszedłem do wniosku, że ten mój organizm jest strasznie wyniszczony właśnie przez ten stres, przez ten stan, jaki miałem. Leki naprawdę bardzo dużo mi pomogły. Biorę je do dzisiaj. Przypuszczam, że jeszcze trochę je pobiorę. Natomiast wracając do Twojego pytania, czy widać mm -hmm. po kimś, że ma depresję? Myślę, że jedną z takich, jednym z przykładów takiej osoby może być Robin Williams. Dobrze mm -hmm. mówię? Tak. Ta, to, to taka no, znana tak, persona, ta była, która, mm -hmm. która zawsze była uśmiechnięta, prawda? Zawsze nikt nigdy by nie powiedział, że ma depresję. Więc to wszystko, co się dzieje w naszej głowie, wcale nie musi być odzwierciedlone na zewnątrz. A towarzyszył ci wstyd, jak szedłeś do, do, do tak. psychiatry? Tak. Ale wstyd przed tym, że masz opowiedzieć przed sobą, czy przed, przed, przed lekarzem? Wiesz co przed sobą? Poczułem, się, poczułem taką słabość, że no, no jak to Cały ja... świat sobie radzi, a ty a. nie. Tylko wtedy, jak ja poszedłem za pierwszym razem do lekarza, to ta moja depresja nie była jeszcze nazwana. Mhm. Nie była nazwana tak z imienia, tylko wiedziałem, że mam takie leki, które działają antydepresyjnie. Mhm. Natomiast ostatnim czasy uświadomiłem sobie, że no, no jestem chory. Po prostu jestem chorym człowiekiem. Czyli, ale to, że to jest choroba, którą się leczy, nie? a nie tak, tak jakiś, jakiś twój stan, albo twoja słabość, albo twoja niemoc, że może no, właśnie tak jak mówiłam, że cały świat sobie radzi, a ty sobie e, nie radzisz. Ale chciałam jeszcze wrócić do tego, jak mówiłeś, 2017 tego, tego Sylwestra. E, i, tam, I w tamtym momencie pomyślałeś sobie, że, że to może być e, depresja? W czy? życiu. W życiu, nie? Depresja? Ja? Czy... Jestem mężczyzną poza tym, tak? Mhm. Mężczyzna musi być silny. To tylko kobiety mogą płakać. Mężczyzna musi być silny, musi być głową rodziny, musi utrzymywać rodzinę i musi być panem własnego losu. Za przeproszeniem, prawda. Mhm. Jesteśmy takimi samymi ludźmi, mówię tu o mężczyznach, jak kobiety, tylko ten stereotyp silnego faceta yy, już tak przylgnął, że yy, boimy się okazywać słabość. Niestety jesteśmy słabi. Tylko właśnie pytanie, czy to jest yy, słabość? Bo depresja często jest mylona ze słabością, nie? Akurat to jest choroba, ale też mamy prawo do tego, żeby być yy, słabi. Tak. Mamy prawo. Ale mam wrażenie, że zostało nam odebrane przez, tak. prze, przez dzisiejszy świat. Nie? Ale nie... właśnie o to chodzi. I to też e, dochodzę do wniosku, że przyszło mi wiele rzeczy z wiekiem. No niestety, no, panowie trochę później dojrzewają <laughs> e, i wydaje mi się, że mają nieco słabszą e, psychikę niż kobiety. Na pewno w inny sposób mm -hmm. sobie e, radzą z problemami. E, czu jak poszedłem do lekarza, czu czułem, że okazuje słabość, że jestem, y nie jestem takim stuprocentowym mm -hmm. facetem, bo ja powinienem no tak. utrzymywać rodzinę, powinno być super. No, generalnie y moja obecna sytuacja wygląda tak, że w zasadzie to moja żona jest głową rodziny. I jak się z tym czujesz? Jestem z niej dumny. I to y nie tylko. Mówię pod kątem finansowym, bo oczywiście bywały też czasy, kiedy to ja więcej zarabiałem, teraz jest na odwrót. Bardzo dużo mi pomaga. Staramy się sporo rozmawiać, aczkolwiek u nas to, to jeszcze i tak wymaga pracy. Natomiast Michalina jest taką osobą, która wszystko trzyma. W ryzach, po prostu. Ona no, trzyma świat za jaja tak, po prostu. Tak, dokładnie. <laughs> Nie bójmy się tego Więc nazwać. Ja też ostatnimi czasy, bo z uwagi na to, że, że jestem na zwolnieniu lekarskim, po ostatnim epizodzie yy, dała mi odczuć, dała mi taki komfort, żebym czuł się bezpieczny. Że pomimo tego, że ona ma naprawdę dużo na głowie i też dużą odpowiedzialność, to jest duże obciążenie. To czuję wewnętrznie spokój, bo nie muszę się na przykład martwić pieniędzmi. Bo nie muszę, e, wiem, że mogę na nią liczyć e, w momencie, kiedy nie wiem, chociażby trzeba by odebrać dziecko. E, na pewno staram się odwdzięczyć e, w zamian za to pracą, którą ja wkładam, czyli e, utrzymanie domu. Jesteś opiekę. kurem domowym. Tak, kurem domowym. Ale powiem Ci, że ja to lubię, tak? No, no to fajnie. Czasami sobie na szmacie po, polecę. A co? Bo zjadała rączki tak. Wam, prawda? Tak. E, lubię. No. E, z, zwłaszcza o dziwo z dzieciakami. E, I też staram się e, uczyć moje dzieci gotowania. E, nawet Jurek, który ma 5 lat ostatnio ze mną smażył rybę. O, proszę. Surówkę zrobił, więc Super. da się, da się. I dzieciaki mają przy tym ekstra zabawę, a poza tym nas to zbliża. Nie przypominam sobie, żeby mój tata ze mną gotował. Może jak nie kanapeczki, może jakieś robiliśmy, ale takich przedsięwzięć jakie my z dzieciakami robimy, to, to, to nie mieliśmy. A chyba w naszych czasach to ojcowie mieli podane do stołu, tak, wiesz? z tego co pamiętam tak, bardziej tak. Niż, niż przy garach, nie pamiętam. Albo ich nie Z opowieści, było. tak, albo raczej, raczej wszystko było na stole. Ja nie mam dzieci, więc nie bardzo mogę się wypowiadać, ale jestem bardzo ciekawa tego... Jak to jest właśnie w takim fatalnym dniu, jak masz, yy, biorąc pod uwagę, że masz dzieci, czy, yy, czy one właśnie to powodują, że, że wstajesz z tego łóżka, nie? że jest ta rodzicielska radość, że masz dla kogo wstać z łóżka, czy właśnie to, że, że są dzieci, że skaczą na siebie, to w takim fatalnym dniu masz jeszcze bardziej ochotę nakryć się tą kołdrą? Czy hmm. różnie? Mam ochotę zniknąć po mm -hmm. prostu. Pstry i zniknąć. Tak, nie nakryję się kołdrą, bo byłoby to niemożliwe. No, na pewno mam ochotę pozbyć się dzieci, czyli odwożę je do szkoły, przedszkola. U nas w domu oprócz dzieci są trzy psy i jeden kot, więc... Więc właściwie mamy dom wariatów. Uh -huh. Te psy ze sobą wariują od rana, wszędzie, skaczą, na łóżka, plus dzieci do tego oni nie chcą stać i tak dalej. To naprawdę jest dzień wariatów i ciężko jest nam czasami to ogarnąć bywa lepiej, bywa gorzej. Natomiast wtedy pierwsze, co myślę, to wyrzucić się z domu, uh -huh. zawieść i mieć ciszę i pojechać do pracy. Ale w pracy okazuje się, że po części masz ukojenie, bo mhm. y, pozbyła się jednego tematu, natomiast y, no, obowiązki. Obowiązki, presja, czas, wszystko gna, wszystko gna, ale tak szalenie gna, że y, przypuszczam, że to tempo naszego życia, przypuszczam, jestem mhm. pewien, ma też bardzo duży wpływ na to, jak się czujemy. To jest szalone. Tak, zaraz o tym pogadamy. Zapytałam właśnie o, o dzieci, bo ja na przykład mieszkam sama i wiesz, czasem taka cisza i ta samotność jest zbawienna, że lubię być mhm. sama, a czasem no, jest przerażająca, nie? że masz tą ciszę i, i, i jeszcze bardziej czujesz się osamotniony w tej depresji. Więc tak właśnie pytam o, o pełną chatę, czy to jest tak, że że no wiesz, że y, jest źle, ale jakby masz dla kogo żyć, nie? A, a czasem jak się jest samemu, to no to stawiasz sobie to pytanie, czy masz dla kogo tak. żyć. Wiesz co, rodzina to jest bardzo dziwny twór. <laughs> Zwłaszcza jeżeli są w niej dzieci, zwierzęta, e, bo z jednej strony my tak mamy przynajmniej, z jednej strony czuję się przytłoczona tym wszystkim. No tak, zrób śniadanie, mm -hmm. zrób kolację, wyczyj tyłek, umyj zęby, umyj zęby, umyj zęby, umyj zęby, daj jeść psom, zwierzętom i tak dalej, jesteś zmęczona ty, potrzebujesz odpoczynku, wyjeżdżasz na weekend sama, z żoną, z mężem i tak dalej, z kimkolwiek, pierwszy Wy, ruszasz, yes, yes, pozbyliśmy się ich, super. Dzień pierwszy. Boże. Dlaczego my ich nie zabraliśmy? Kłoczy mogliśmy pokazać. No to, to, to jest po prostu. Rodzicielstwo jest y, takim. Y, jakby to nazwać. Taką może nie autodestrukcją, ale takim działem... Poleciałeś Tak, teraz, ale no. takim. Świadomym działaniem na przeciw, yy, przeciw sobie, tak? Bo, ale te korzyści, jakie płyną z rodzicielstwa, są niewiarygodne. Czy bo... teraz rodzina ci daje siłę? Tak, tak. Bo wiesz co, ten mój diabeł Jurek na przykład, czy Kryśka, która ma humory, czy moja najstarsza córka Anastazja, która też już jest w wieku dojrzewania, też ma wiecznie humory, naprawdę potrafią dać w kość. Ale później przychodzi taki moment, kiedy kładą się do łóżka, oczywiście do Twojego, własne śmierdzi, nie? Jest niewygodne i, i tak dalej. Kładziesz się obok nich, oni się wtulają w Ciebie i mówią Ci, że Cię kochają. I to jest coś. To też jest antydepresant, serca. co? A słowa w ogóle tato, jesteś najlepszym tatą na świecie to tak rozczulają. A jak śpiątek gnoje małe, są tak urocze, że hej. A nie myślałeś sobie, właśnie tak, biorąc pod uwagę, że, że masz rodzinę, że masz e, super rodziny, bo akurat e, znam, znam twoją żonę, ciebie dopiero dzisiaj poznałam, ale. Że wszystko mam, nie? że mam rodzinę, mam coś, to dlaczego do cholery czuję się słabe? Dlaczego mnie dopadła ta depresja? Nie, nie miałeś takiego żalu do świata, że dlaczego ja, dlaczego mnie to dopadło, dlaczego ja się tak czuję koszmarnie, skoro wszystko jest ok? Nie, żalu, żalu do świata y, nie miałem. Nigdy. Do siebie? Do siebie o, y bardziej. Samobiczowanko? Tak. Bo to, tak jak zastanawiając się y, nad powodem y, depresji, trzeba niestety sięgnąć w bardzo dużo wstecz, zacząć analizować y, wszystkie sytuacje w życiu, y, które mogły mieć na nas wpływ, tak? Począwszy od dzieciństwa. I okazuje się, że na moim przykładzie z dzieciństwa nie pamiętam zbyt dużo. Moja siostra więcej pamięta. Y, z okresu technikum. Pamiętam dwie osoby albo trzy. Nie pamiętam ludzi. Yy, ze studiów bardzo mało pamiętam. Tak jakbym mój umysł odciął się. Odciął się, mhm. wypierał to, co się działo w tamtym czasie. Ale nie, też nie wiem do końca dlaczego, bo nie działy się tam jakieś złe rzeczy. Ale może nie czułeś się w tym dobrze, jako ty, nie? Może, może tak. tak. Może tak, może było też za szybko, bo odkąd pamiętam, zacząłem pracować w wieku 15 lat. Dorabiałem sobie w weekendy. Później zacząłem tak regularnie pracować, ucząc się. I tak naprawdę, obserwując moich znajomych, oni chodzili na imprezy, ja chodziłem do pracy. Ale byłem niezależny, czułem się dumny wiedziałem, że odciążam tym samym mo moich rodziców i myślę, że to po części zaczęło mnie zapęcać, za zapędzać w koziru bo ja na siłę chciałem pomóc rodzicom, czyli tak jakby role się zaczęły odwracać to nie oni mi pomagali tylko na odwrót przejąłem tak jakby ich ich obowiązki Podświadomie, oczywiście. Broń Boże, nie mówię, nie mam tutaj zarzutów co, co do moich rodziców. Eee, aczkolwiek to zaczęło mnie napędzać w taką spiralę obowiązków i pracy. Oczywiście ja byłem sam z siebie dumny, i rodzice byli ze mnie dumni, że jestem taki samowystarczalny. Sam zarobiłem sobie na prawo jazdy. Sam kupiłem sobie samochód. Jak jechałem na wakacje to dla własne pieniądze. Nie chodziłem do mamy, nie prosiłem o pieniądze na dyskotekę, bo ja je miałem. A moi znajomi nie pracowali, a chodzili na dyskoteki. No i o co chodzi? Za szybko dorosłeś? Miałeś takie potem tąpnięcie, że stwierdziłeś, że, tak że za szybko. Może, tak Może dlatego tak bardzo jest w stanie Cię wyprowadzić z dobrego stanu psychicznego, na przykład sytuacja w pracy. Może to. Tylko, że nie chcę wiesz, robić Ci żadnej psychoterapii, tak sobie teraz y, y, pomyślałam, ale, ale z tego, co, y, co mówiłeś, to, to czasem praca może cię dojechać, nie? Tak jak tak, wtedy. Bo... Od, odszedłeś z pracy, miałeś następną, a miałeś y, epizod depresyjny. Tak. Ale w, wiesz co, jeżeli chodzi o pracę, to ja. Wydaje mi się, że przez to, że y, tak wcześnie zacząłem, mm -hmm. umów mi się, to nie jest nic specjalnego, bo ludzie w młodym wieku pracują. Tak. Tylko ja tak jakby poznałem swoje możliwości dużo wcześniej. Ja zawsze dawałem y, z siebie 150%. Jakby miał motorek, a 100. Tak. Jak miał. Wystarczy, tak. A nawet nie. A, albo 70, tak. albo 50. Jak miał motorek w tyłku mm -hmm. i tylko. Mieli to cały czas. I wszędzie, zawsze starałem się dawać z siebie wszystko, i starałem się być dokładny, do tego stopnia, że ta moja skrupulatność, z mojej skrupulatności, z, takiego, z takiej dokładności, wyleczyłem się w wieku chyba 30 lat. 30 lat przesuwałem szklanki, żeby stały równo. Tu, 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 przecież to jest chore. Okay. Przez 30 lat. Szorowałem podłogi, jak jakiś po prostu... po co? Czy ta podłoga Aha. jak będzie brudna to się zepsuje? Nie. A czy jak przez jeden tydzień nie posprzątasz i będziesz miała bałaga czy coś się stanie? No nie. Najwyżej założysz brudne gacie na tyłek, tak? No. Pewnego dnia i tyle. Natomiast ja to wyniosłem z domu. U mnie w domu sprzątało się codziennie, codziennie mm. się odkurzało, codziennie się yy, zmywało podłogę. Warunki były praktycznie sterylne. Co niektórzy śmieją się, że można było jeść z podłogi. Mm -hmm. yy... To ci zostało, tego się nauczyłeś. Tak. To wchłonąłeś jako tak. dziecko, nie? Ale to w pewnym momencie stała się jakaś fobia, i, i ja. Michalina zaczęła mi mówić też, do nie musisz, tak? Nic się nie stanie. No i faktycznie okazało się, nic się że, że nic się nie dzieje. Ale dojście do tego i w ogóle uświadomienie sobie tego, że nic się nie stało, jest strasznie ciężką no, drogą, bo, bo nie wiec... jesteś w stanie w to uwierzyć. Ale, no. ale wyobraź sobie tyle czasu, ile to było męczarni. No. Coś przewiesić, coś... o tu krzywo, tu krzywo, do, do tego stopnia. Wiesz, to, to były absurdalne yy, sprawy. Na które większość ludzi nawet by nie mm. zwróciła uwagi. No to ja na przykład ja nie, ja nie mam tak, ale miałam taką obsesję. Akurat to, czy jest równo, czy nierówno, mm -hmm. mam w dupie. Potrafię przeżyć mm. z tym, że jest nierówno, ale ja na przykład miałam taką, e, taką fobię, paranoję i obsesję niemalże, żeby wszyscy byli zadowoleni. Żeby wszyscy mnie lubili i tak, żeby było miło, żeby nikt się broń Boże na mnie nie zdenerwował ani nikogo, żeby mnie obraziła. No, bo wtedy przeżywałam to na maksa strasznie że to już jest koniec nie że jak spowoduje, że nie wiem, ktoś się na mnie ze złości to, to już jest koniec mhm. wszystkiego jakby dla mnie to była odcinka on mnie zwolni nienawidzi rozstanie się wszystko wszystko co najgorsze yy, i tak doszłam do tego że nie raz yy, to tego się nauczyłam na terapii raz yy, sprzeciwiłam się na przykład i nic się nie stało Bożna, nic prawda? no drugi raz nic się nie stało Sytuacja się wiesz, jakby oczyściła po jakimś czasie. I tak widzę coraz bardziej, że rzeczywiście można zadbać o siebie i o swoje granice, a nie po prostu martwić o to, co, co inni pomyślą i, i, i co tak. powiedzą. To, to ale ja, to jest cholernie ciężkie. Ja, ja mam y, podobno, nadal y, mam tą tendencję uszczęśliwiania ludzi na siłę. Czyli chcesz herbaty, nie, to ci naleje, tak? Może nie w ten <laughs> sposób tak. Bo jest sytuacja, że zostaję sam z dziećmi w domu, Michalin nie ma. I na przykład mam coś takiego, że zaczynam sprzątać na siłę. Chociaż mam wolny dzień. I właściwie nie musiałbym bardzo dużo sprzątać, ale robię rzeczy takie jakby nadprogramowe, żeby usz uszczęśliwić drugą osobę. To wniosłem z domu. Mm -hmm. To No, nie, domu. no słuchaj, wynosi się z domu wszystko. No. Po prostu człowiek jest taką, taką gąbką chłonącą, że, że tak. wynosi wszystko i albo sobie potem poradzi z tym w dorosłym życiu, albo sobie nie poradzi. A jak sobie nie radzi, to fajnie, że, że się idzie po, po pomoc. Ale ty się zastanawiasz, tak, nad, nad pójściem na, na terapię? Tak, tak. Teraz będę konsultujemy to, to jest z lekarzem. To też trudne, to jest grzebanie. Tak. Grzebanie i też. wyciąganie. To jest... Tak, ale i to jest właśnie najgorsze w tym, że to się w miesiąc tego nie da załatwić. No. Wiesz, ja po prostu, ja człowiek, który kocha zero termin dzisiaj, jutro. I ja wiem, że tego okay. się nie da załatwić w miesiąc i jestem w terapii już kolejnej, bo poprzednio rzucałam, jak mi tylko dupa odżyła. No to już no dobra, tak. to już jest. Już, 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 już. I w, w terapii jestem od właśnie od tak czerwca ubiegłego roku, od czerwca, lipca i no dobra już jest marzec i tak nie jest zajebiście, no i co, to jest moja wina i w ogóle, że, są, że jest czasem słabiej, czasem lepiej, a że to może potrwać parę lat, jak to parę lat, no. No I, tak. ale wiesz, kogo się obwiniam, siebie, nie, że jestem do dupy, za słaba, że nie chłonę, nie przerabiam i tak dalej, więc y, nauka takiej łagodności dla siebie jest, no i, y, terapia tak. jest trudna, ale, no ale, kurde, to pomaga, no. to pomaga, pomaga i, a... Wróćmy do tego czerwca. Widzę, że Ty czerwiec i ja też czerwiec 2020, czyli niby po lockdownach, nie? niby po. już tak trochę koronawirus odpuścił, pamiętam wtedy. Piękny, piękny czas, czerwiec, cieplutko, fajnie, mm -hmm. chce się żyć, nie? A ja wróciłam, pamiętam wtedy z helu i po prostu amen, nie? Załamałam się, nie wyszłam z domu, dramat, hej, cześć, pa. Myślę, że A u Ciebie co doprowadziło do. że to zamknięcie epizodu? nas wpłynęło na pewno. Bardzo na, na nas wszystkich. Natomiast ja y, od samego początku czułem taką presję. Nie byłem w stanie wszystkich zadowolić, właśnie. Mhm. Ale w Bo, domu czy w pracy? W domu i w pracy. Bo to z jednej strony wiedziałem, że muszę pracować, żeby przynieść pieniądze do domu. Wiedziałem, że firma, y, dla każdej firmy praktycznie nastał ciężki czas. Trzeba ją wspierać, trzeba się jej odwdzięczyć za to, że, yy, że cały czas działa. Yy, a z drugiej strony zamknięto przedszkola i szkoły. I co ja mam zrobić z tymi dziećmi? No i tak się złożyło, że moje dzieci mogły przychodzić ze mną do pracy i spędzać tam yy, czas. A ty chodziłeś do pracy? Nie byłeś a, na home office? A? Chodziłeś. A, mhm. Chodziłem do pracy, zabierałem dzieci ze sobą. To trwało bodajże dwa tygodnie. To mi dało ostro też po tyłku, bo pracy przy dzieciach nie ma. Oni... za szybą widziałem ich, a oni cały czas walili, potrzebowali uwagi. Ile można oglądać bajki? Poza tym mi, mi sama ta sytuacja, że oni bez przerwy oglądają bajki, też nie odpowiadała. Czułem, że mhm. tak być nie powinno, to jest źle. No, mogłem pójść na zwolnienie. I zostać z dziećmi w domu. Ale jak? No zostawię tak pracę? No jak zostawić? Przecież oni są tacy dla mnie wspaniało wspaniałomyślni, że pozwalają mi pracować i mało tego z dziećmi przyjść mhm. do pracy. No nie. I z perspektywy czasu uważam, że to była moja zła decyzja, bo zaszkodziłem sobie i dzieciom. Powinienem pójść na zwolnienie i siedzieć z dziećmi w domu i chodzić z nimi na spacer, a nie siedzieć mm. i robić tak naprawdę dwie roboty, bo pracowałem i opiekowałem się dziećmi. Ale w żadnej nie byłeś na 100%, nie? Nie. No bo się nie diera, dało się. No. I to cię się. tak pociągnęło w dół? Myślę, że tak. To, ta w ogóle sytuacja... Później się okazało, że dzieci nie mogą chodzić w pewnym momencie już ze mną do pracy. I to było tak przytłaczające, bo wiedziałem, że moja żona musi też pracować. I wiesz, i w pewnym momencie ja sobie tak na logikę mówiłem: Mówię, kurczę, no, dla nas ekonomicznie lepiej by było, gdyby moja żona pracowała, aniżeli ja. Ale Boże, co, 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 co oni pomyślą? Jak ja pójdę na zwolnienie, no to jak to będzie wyglądało? Przecież wszyscy pracują, też mają dzieci, niektórzy i sobie radzą. Ale ktoś tam komuś został z dziećmi, czy babcia, czy, czy dziadek. Yy, nasi rodzice są jeszcze na tyle yy, młodzi, że są czynni zawodowo, więc to nie było możliwe. I wiesz, i takie rozdarcie yy, po prostu to było tak męczące, bo chciałem i uszczęśliwić rodzinę. I uszczęśliwić y, pracodawcę. I, I właściwie, co jest dla Ciebie ważniejsze? No, rodzina, ale no bez, mm -hmm. bez pieniędzy no tak. to co, co będzie. No i nie poszedłem na to zwolnienie. tak Później dzieci y, zostały w domu, później jakieś home office y były przez jakiś czas i tak dalej. Home office z dziećmi. W przedszkole. Brawo. Domowe przedszkole. Co? No. Później otworzyli przedszkola. Y, Przeżyłem też bardzo sytuację, w której e, wracam z pracy, a moje dzieci leżą na łóżku jak nieprzytomne. Jak, mówię, co się stało? Co, co wam jest? Jakby im ktoś, nie wiem, wtłukł? Mhm. O co chodzi? Moje dzieci spędziły jeden dzień e, w przedszkolu e, na podłodze w wyklejonych kwadratach. Jurek był e, z młodszej grupy, więc spędził ten dzień sam. Aha, w, w tych saki. takich... Dystans, dystans, tak? E, distance, distance, ta, ta. tak? Mhm. E, no byli zrujnowani psychicznie po prostu. Pomijając jakieś tam kwestie wyżywienia, które na obiad dostali płatki z mlekiem. No na Boga, no jeżeli nie chcecie opiekować się dziećmi, to tego nie róbcie. By, była czwórka dzieci. Po pierwszym dniu zostało jedno. Powiedziałem, że moje dzieci nie będą chodziły do tego przedszkola. Zmieniliśmy przedszkole wtedy. Jesteśmy w nim od, od tamtej pory i jest fajnie. Mm -hmm. I jest fajnie, więc to tak ten komfort psychiczny, jaki my teraz mamy, jest no, bardzo duży, bo wiesz, jest sytuacja, jaka jest. Ale tak, moja córka chodzi na nauczanie domowe, mój syn chodzi do przedszkola dostają jeść normalnie. Mało tego, można zabrać przekąski z domu. No. Hardcore po prostu. Panie są fantastyczne. Dzieci są zrelaksowane. I automatycznie ten problem, mhm. wiesz, odszedł na bok. Ale wtedy to mnie po prostu zabijało. Zabijało i, i wiesz, no stoi... Stoi przede mną, Michalina. Co dla ciebie jest ważniejsze? Praca czy, czy dom? No dom, no rodzina. No ale to jest, no nie przyniosły pieniędzy. A I chodziłeś tym, do tej pracy, tak? Tak. A poza tym, no jak pójdę na zwolnienie, to co wtedy? Jak to będzie wyglądało? Co oni powiedzą? No będę złym pracownikiem, bo wszyscy pracują. Trzeba, ich, trzeba uszczęśliwić firmę. I co resztkami się uchodziłeś do pracy? Ta. Do północy. Aż y, doszło do sytuacji w tym roku, w której y, zac zacząłem przestawać funkcjonować. To znaczy przychodziłem do pracy, ale ja nie wiedziałem, co tam robię. Ja się snułem. Było fatalnie. Rozmawiałem z kolegą, że mówię, no, ja chyba pójdę na zwolnienie, bo. Mówię, bez sensu jest, żebym tu siedział. Ja A nie się zagad... mogłeś się skoncentrować, nie czy nie zagadnie. widziałeś sensu bycia w pracy, czy w ogóle nie widziałeś sensu yy, niczego i bycia tu do 17 nie czułeś, się, nie wiem, potrzebny? Nie więc... chciałem być w tym miejscu. Mhm. Myślę, że z perspektywy czasu to miejsce było toksyczne. Okay. I yes, to wywołało... Jest, nadal, sposób. tak. E Po prostu wiesz, no, wychodzisz z roboty, masz ten oddech, okej, okay, jest fajnie. Stajesz rano, patrzysz mm. w lustro. I masz ściśnięty żołnierz, żeby tam iść. Przychodzisz przez próg, co ja tu robię, mm -hmm. po co ja tu jestem. Nie lubię tego miejsca. To jest prosta zasada. Jak Bo ci być. źle. Ale nie odszedłeś i doprowadziłeś nie się do skraju. Ta. Cały czas motorek mhm. w tyłku, dawać jak najwięcej z siebie. Po czym w pewnym momencie, tak jak mówiłem, stałem się taki jak liść. Zombie? Tak, zombie, liść na wietrze. Chodziłem, paliłem fajki. Coś tam zrobiłem, jakiegoś maila zapisałem, tu. ale po prostu tak mi się nic mhm. nie kleiło, że to głowa mała. Doszliśmy do wniosku, że musimy pójść na urlop tygodniowy. Się nie udało i właściwie z perspektywy czasu dobrze, że się nie udało, yy, bo bym zapewne dalej mm -hmm. pracował. Bo no bym tak, się troszkę się odpaścił. Zregenerował i, tak. się, tak. I wracam i jest z powrotem. Nie poszedłem na ten urlop, yy, nie wnikając yy w powody, Po czym któregoś dnia, pamiętam, to był czwartek. zawożę dzieci do szkoły, przedszkola. Stoję na światłach przy pracy, patrzę na to miejsce, płakać mi się chce. Chodziłem, wiesz, to, to są sytuacje, kiedy chodzisz po, y, po ulicy i płaczesz. Jedziesz samochodem i płaczesz. Jest beznadziejnie, fatalnie, źle ci, ale ten dyskomfort jest tak olbrzymi, ta beznadziejność, właśnie no tak. brak, y, brak sen, sensu życia. Pomimo tego, że masz ten no tak. sen życia, że to jest nie do wytrzymania. I pojechałeś do lekarza? Przejechałem obok pracy. Wróciłem, siedziałem pod domem przez chyba godzinę szukałem lekarza, który mm -hmm. mnie od ręki przyjmie. Zadzwoniłem, poprosiłem o dzień na żądanie. Znalazł się pan doktor. Pogadaliśmy chwilę. Od razu wiedział, że to nawrót? Tak. Nawet nie prosząc, yy, mhm. wysłał mnie na zwolnienie po prostu dwutygodniowo. Aha, nie prosiłeś o zwolnienie, nie. Cię wysłał, bo widział, nie. w jakim jesteś stanie. Tak. Ja, broń Boże, nie, tylko mu opowiedziałem o, mhm. o sytuacji, jak ja się czuję i facet z automatu wysyła mnie na zwolnienie. <laughs> Doszedłem do wniosku, że w piątek dobrze by było pojawić się w tej pracy i... W normalny sposób zakomunikować e, sytuację. E, nawet chciałem zabrać komputer, e, żeby pomóc tym ludziom, którzy przejmą moje obowiązki. Aha, czyli na zwolnieniu dalej pracować? Tak, tak żeby jeszcze, bo może bym w czymś pomógł, tak? No. no. I to też był jeden e, z błędów, który popełniłem. E, pojawiły się pytania. Niektóre osoby zaczęły tak drążyć temat. Wyglądam jak wrak człowieka. Fatalnie po prostu, jak zbity pies. Ale co się stało? Nie no, musiało się stać nic, to po prostu. Nie daje rady. Tak. Potrzebuję, Przyszło na warstwa. Tak, potrzebuję y, odpocząć, naprawdę potrzebuje. Ale co się stało? No nic, no ale co się stało? I tego się najbardziej obawiałem, bo większość osób podeszła do tego szanując sytuację i wręcz bardzo pozytywnie zareagowali. Bo yy, większość osób się zmartwiła po prostu moim stanem, bo widzieli już od dłuższego mm -hmm. czasu, że moje zachowanie jest inne, że coś jest nie tak. No ale tak pewna osoba na mnie naciskała. Że no, wylało się ze mnie, powiedziałem, że mam depresję po prostu. Ciężko się przyznać do tego, nie? Tak, mam depresję, bo też no, rozmawiając z inteligentną osobą, mówiąc jej, e, że nie dajesz rady, że jesteś zmęczona psychicznie, że masz za dużo na głowie i musisz odpocząć, wystarczy tylko użyć szarych komórek i dojść do wniosku, że kurczę, coś musiało się stać, nie drążmy. Że mamy taką chorobę, tak. jak depresja. Nawet mhm. jeżeli nie, nie, nie kwalifikując już tego, mhm. co się stało, tak, ale uszanować czyjeś czy stanowisko, że okej, okay, jesteśmy ludźmi, mamy prawo. Na to ja usłyszałem, a co gdybym ja miał depresję? Mhm, rozumiem, że to osoba wyżej. Tak. No to współczuję się, że spotkał. To samo. Coś to samo. Tak, tak strasznego, bo to jest, to jest tak, straszny to komentarz. Wiesz, co ja wybiegłem, yy, no, nie opowiadając mhm. więcej szczegółów, wyszedłem z biura, yy, popłakałem się, trząsłem się jeszcze przez najbliższe cztery godziny. Dosłownie, to, tak to bardzo przeżyłem, bo ja zależało mi na tym, żeby zachować się w porządku. Najzwyczajniej w świecie i za, zasygnalizować problem. Natomiast y, stan, w jakim ja wyszedłem z tego biura, był kilkakrotnie gorszy, gorszy. niż był. Kolega za mną y, wyszedł, y, nie pozwolił mi wejść, wsiąść y, od razu do auta. Y, postał ze mną tam parę minut, pogadaliśmy, uspokoiłem się i dopiero wróciłem do domu. I wiesz, i też następna kwestia. Wiesz, dojeżdżam pod dom, parku parkuję auto i siedzę, ja jestem załamany. Co zrobiłeś? Poszedłeś, Jak mogłeś coś powiedzieć? Poszedłeś na zwolnienie lekarskie, bo jesteś chory. Ty nie, nie będziesz miał gdzie wracać. Jak to? Zwolnią cię. Ale dlaczego mają mnie zwolnić? Czy zrobiłem coś nielegalnego? Czy, czy popełniłem jakieś przestępstwo, tym że w danym momencie byłem słaby? Nie. Mam do tego prawo? Nie. Mam do tego prawo, żeby zachorować? Pomimo tego, że jestem facetem i co, i parę tematów y, przejmie in, y, przejmą inne osoby, będą mieli mnóstwo na głowie. Ale ja mam jeszcze rodzinę, ja mam dzieci. Ja muszę się opiekować dzieć. Sytuacja jest taka, że chyba poziom, ten graniczny poziom mojego stanu został osiągnięty, bo uwaga, po dwóch tygodniach nie byłem jeszcze gotowy wrócić do pracy. Mhm. Czyli przed, no tak, no to przedłużyłeś zwolnienie. Tak. To znaczy, lekarz przedłużył. Lekarz przedłużył, no. no tak. I wiesz, i najgorsze jest to, że teraz mam, może źle, że to robię, bo mam za zadanie nie myśleć o, o pracy. Mhm. Już nawet jak o tym mówię, to czuję, jak, jak się czerwienie i po prostu to bardzo duże emocje we mnie. Praca. Tak. Mhm. Czuję się jakąś. Taką presję, że ja jestem dla nich. Ja mam być wdzięczny. Ja muszę wszystko zrobić, żeby dbać o to. Nie. To też działa w drugą stronę. W dwie strony, dokładnie. O. To działa wszystko w dwie strony. E, jestem wdzięczny za wiele rzeczy. Natomiast Ale pracodawca też jest Ci wdzięczny za to, że robisz robotę. Mógłby być. No, no. Natomiast, yy, natomiast jest taka sytuacja, ktoś kiedyś, yy, chyba jakiś psycholog, czy jakaś tam osoba powiedziała, że my jako pracownicy nie jesteśmy nic winni pracodawcy. Ponieważ wykonujemy pracę, za którą pobieramy opłatę. I na tym się kończy. I to emocjonalne podchodzenie do pracy jest złym sposobem, a wydaje mi się, że pracodawcy to wykorzystują też często. Yy, więc. Tak, my jakąś myś... dziką wdzięczność uprawiamy tak, za to, że mamy tak. pracę. A no, poświęcamy własne życie. Większość własnego życia, tak. tak połowa, naprawdę. Połowa, nie? Życia. Jak nie leżysz w robocie, no. I pracujesz, i dajesz z siebie wiele. I. I to jest trudne. To jest trudne, żeby się tak odciąć zero-jedynkowo, bo jednak, wiesz, przez, przez jakiś czas budujesz te relacje, e, nawiązujesz kontakt, e, zbliżasz się do ludzi w pracy i, i tworzycie taką jakby rodzinę. Ja mam to samo. nie cierpię zmieniać pracy. W ogóle też w nowe miejsce iść, tak. że tam trzeba jakoś poznać i te smoltoki i w ogóle. A niby jestem taka wygadana, jakby ja wejdę no. i pogadam, tylko że w środku tyle mnie to kosztuje, że o Jezu, ale ostatnio tak nauczyłam się luzować, żeby właśnie już nie robić, nie spinać dupy na super small talk, tylko po prostu tak być sobą. Nie? A to jest takie cholernie trudne, no ale. I tak wygląda dorosłe życie, jakby powiedzieli tak, ci, tak. którzy nie mają pojęcia, co się mówi osobom, które mają e, depresję, no. A tu, co ci mówią e, znajomi, tacy e, bliscy znajomi? Wiesz co, ja... Teraz po tym... Bo ja się nie przyznawałem do tego, mhm. że biorę leki. Tam jakimś najbliższym kolegom mówiłem tylko o tym. Mało osób u, u, o tym wiedziała. Natomiast... Y po, tej, po tym ostatnim incydencie mówię o tym otwarcie i wprost. Chodziłem na treningi yy, do Martusi, kochanej. No, Martusia, was tam nieźle? Czołga. Chodziłem do Martusi i, i wiesz, i był taki okres, że przerwałem. Teraz też nie chodzę jakoś taki mam. No, wyłączyli słońce, sorry. A. A jak wyłączają nam A. słońce, to nam się nie chce. I w każdym bądź razie yy, przyszedłem i powiedziałem Marta, mam debrechę. nie czuję tego, nie mam ochoty, nie chce mi się, najzwyczajniej w świecie, ale jak jest słońce, wychodzę w sobotę rano i biegnę 6 kilometrów. W ogóle taki jestem naładowany, jest fantastycznie, po czym zachodzi słońce, no. albo nie daj Boże zaczniesz yy, myśleć, no, mówię ter teraz trenuję... Yy, Umiejętność niemyślenia, nie, myślenia, nie wychodzenia w przyszłość. Nie zamartwiania się. Nie no. zamartwiania się, bo jak jest? Jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Mam żonę, mam dzieci, mamy plany, staramy się je realizować. No jest dobrze. Jest dobrze, ale to jest do czasu. Tak. No bo wiesz, jutro się obudzę, jest fatalnie. I nie wiem, co się dzieje, albo syn teraz się przeziębił. I Boże, no, no i co teraz? I po prostu są takie banalnie, błahe powody, które mogą Cię zjechać psychicznie do takiego stopnia, że to jest koszmar. No, ale to, to długa droga, żeby się oduczyć, albo tak. właśnie nawet nie oduczyć. Nauczyć, jak, jak sobie z tym radzić. Ta druga jest cholernie ciężka. Jest to taka Strasznie ciężka robota, nawet gorsza słuchaj niż te roboty wszystkie, jakie w życiu robiłeś, wiesz, mimo że zaczęło się. Więc to jest, jest ciężko, ale to jest, to jest fajne, bo to jest taki samorozwój nie? I, tak. bo, i potem jest ci dobrze samemu za sobą. I to jest. Ja, ja czekam na ten moment. Czekam aż ciężką robotą. Dojdę do, do tego momentu, że będzie mi fajnie samej ze sobą, bo cały czas się tego uczy, nawet pamiętam, ostatnio zerknęłam na jakiś odcinek który chyba był emitowany w styczniu i byłam taka hej do przodu, nie? że już tak katero. no a teraz mam do dupy nie? w sensie tak raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale no na pewno jakby nie poradziłam sobie z tym myślałam, że tak jest ekstra, no, no nie jest ale ta świadomość, dopuszczenie tego, że no nie jest, no, że raz będzie lepiej, raz będzie gorzej no, i taka łagodność dla siebie jest, jest fajna czemu powiedz mi facetom tak trudno? Powiedzieć. Albo samemu sobie, nawet nie? To, to, to myślisz, Chyba że Chyba to, samemu to, sobie warto. To, o czym mówiliśmy na początku, że facet tak kulturowy ma być taki tak, silny, myślę, twardy. Tak, tak. Aczkolwiek e, ja czuję się pewnie pod kątem takiej akceptacji e, najbliższych. I e, ja tak jak mówiłem wcześniej, wprost mówię wszystkim. Mam depresję. Jest mi hmm. źle. Nie daję rady i tak dalej, ale no, leczę się. Jestem na etapie dochodzenia do siebie, natomiast faceci tylko na zewnątrz są tacy silni i, wiesz, i silnie stoją na, na ziemi, tak? Oczywiście. Chcesz, nie, chcesz mi powiedzieć, nie. że macie uczucia, tak? Mamy uczucia. Mamy. <laughs> nie chcę A... tu zabrzmieć taka, wiesz, taka sfrustrowana singielka, nie, ale, nie. ale szkoda ale... mi właśnie, że, że, że faceci nie, nie potrafią gadać o emocjach i nie, przyznać swojej słabości. Nie? Ja nie, pot, nie potrafię no. totalnie, no. natomiast y, też starają się nie okazywać tych emocji, mówię tu chociażby o płaczu. Ja, my staramy się wychowywać dzieci, przede wszystkim Jurka, na wrażliwego człowieka, tak? bo też mam Czasami sytuacje, że wydarłem się na te dzieci yy, rano. Jedziemy autem, jest cisza, wszyscy smutni. Jadę autem, słuchaj. Mówię, jak ty dupku, jak mogłeś tak zrobić? Co ci to dziecko zrobiło? To jest tylko dziecko. I słuchaj, miałem sytuację taką, że zjeżdżam na pobocze, otwieram drzwi, odpinam pasy yy, z pasów młodego, on w szoku mówi, co, co zrobiłem? Po co to robisz? Mówię, chodź. I wiesz, biorę go na ręce, przytulam, płaczę i go przepraszam. Można. I on ryczy, no. ja ryczę i synku, przepraszam cię, nie powinienem tak. tak zrobić. I wiesz, no zdarzają się takie sytuacje, że przegnę. Po prostu zdarzają się. No ale staram się to naprawić właśnie w taki sposób. Poza tym, gdzieś mi jest prościej. Bo wiesz, dzie dzieci się teraz kłócą, za pięć minut są pogodzone, więc nie przeżywają tak, chyba już tak. O, bardzo, nie? One nie jest, takie super, super, tak, one tak... nie są takie zamziejęte. To jest super chciałbym tak. są takie czyste no. i y, potrafią szybko wybaczyć. Dorośli ludzie tu w nas jest problem, bo my potrafimy latami ukrywać jakieś urazy, nie odzywać się do siebie, ja na przykład. To też przypuszczam, że miało wpływ, ma wpływ na, na mnie. Teraz jest lepiej, ale na przykład z moją mamą nie miałem kontaktu przez 6 lat. Czyli urazy, nie? Pielęgnowanie się. No tak, 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 no tak, tak, no tak. Nie, tak. nie odpuszczę. Tak, ale po co? Ale wiesz, <laughs> idziesz, rozmawiasz, nie. to ona nie odpuści. I wiesz, to jest tak chore. No. I powiem ci szczerze, że. 6 lat to jest tak długi okres, że już ta relacja, jaką mieliśmy wcześniej, jest nie do odzyskania, uważam. Ale przynajmniej cieszę się, że moje dzieci mają babcię. Super. To jest dla mnie wiele, natomiast mówię, no Ja na przykład nie umiem, ja w ogóle nie umiem się obrażać, bo po pierwsze zapominam. Mhm. Kiedyś nawet sobie zapisałam przypomnienie w telefonie, na, y, że się obraziłam na mojego faceta, i żebym rano wstała, nie daj Boże, nie zapomniała, ale już zapomniałam zapisać, na, za co się obraziłam. I obudziłam się rano mówię: kurwa, no nie pamiętam za co. Więc nie potrafię się obrażać, a poza tym mnie kosztuje tak dużo pielęgnowanie w sobie tej złości, mhm. i ona jakby nie daje mi nic. Oprócz tego, że ja się sama nakręcę, więc okay. jakby pielęgnowanie żalu i budowanie go i karmienie, no naprawdę nic nie daje, więc jakoś to akurat y, mam takiego skillsa jednego z niewielu, że nie umiem właśnie się y, obrażać. A to chciałabym się. mieć dużo fajniejsze takie skillsy, w których sama yeah. bym na przykład siebie broniła, nie? Przed innymi, przed to, jak się wystawiam, no ale tego właśnie. wszystkiego się można nauczyć, no żeby być ninją we własnym życiu. W dorosłym ci, życiu to jest jedna wielka walka, no. tylko nie? nawet głupia kolejka w żabce. <noise> tego ci życzę, żebyś był ninżą we własnym życiu. Jak Bardzo to, że... się cieszę, że, że podzieliłeś się tą historią. I, i to jest niesamowite, mm, jak jesteś tego świadomy, że to jest y, po prostu choroba, bo ja cię nie musiałam wcale namawiać długo. Po prostu jesteś. No, nie, bo... no. A To była, był taki okres, że akurat tak. stwierdziłem, że. Tak. Właściwie. Ja podchodzę do życia w taki sposób, tak jak z tym farbowaniem włosów. Odroostłem. No. No. To są tylko włosy. A jeżeli jest sprawa, o której możemy porozmawiać, a może być komuś, może komuś tak. pomoże, to. Pomaga to wielu warto. osobom, pomaga, pomagają te rozmowy. Także a tak jak Ci mówiłem, no. specjalnie nie oglądałem żadnego odcinka. No właśnie. Żeby się nie zainspirować tym, co ktoś powiedział. <laughs> Ciekawe, czy swój obejrzysz, bo ja to tak. Wiesz, to nie dobrze. Nie, no to inne teraz obejrzy. No dobra, super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, hej. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.